świetle, nim się wreszcie klamki uchwycę, by otworzyć drzwi do twego serca, które przeszło już tyle zawał, czy nikogo więcej nie obudzą. W twym imieniu oddalę wystrzały. Nie pragnę wcale, byś była wielka, zbrojna po zęby od morza do morza. I nie chcę tak, żeby cię uważano za perłę świata i wybrankę Boga. Chcę tylko domu w twoich granicach, bez lokatorów stukających w ściany. Gdy ktoś chce trochę głośniej zaśpiewać o sprawach, które wszyscy znamy. Chciałam zwrócić uwagę, że listopad dla naszej szkoły jest miesiącem szczególnym. Można powiedzieć, że co roku odbywa się tutaj taka lekcja regionalizmu i patriotyzmu. Listopad to przecież dla nas Polaków odzyskanie niepodległości. To wszystkie wartości, które są dla nas ważne, to sztandar, to mała ojczyzna, oczywiście to honor, to Bóg, to nasze relacje w rodzinach. Ale listopad to także święto patrona szkoły. Ja na lekcjach wychowawczych starałam się przekazać klasom pierwszym informacje na temat macierzy ziemi cieszyńskiej. To, co dla nas jest istotne. Regionalizm to próba ocalenia kultury, mowy naszych dziadów, dlatego różne działania i dlatego co roku odbywał się tutaj międzyszkolny konkurs Wary. Ja na ten temat jeszcze troszeczkę powiem w dalszej części naszego spotkania, natomiast chciałam właśnie rozpocząć od tego, dlaczego się spotykamy. Spotykamy się ze względu na Święto Niepodległości, uczcimy je koncertem patriotycznym i spotykamy się ze względu na Święto Patrona Szkoły. Co roku w sposób niezwykle uroczysty i symboliczny przyjmujemy poczet uczniów naszej szkoły, uczniów klasy pierwszej. Dzisiaj, jak wszyscy widzimy, jesteśmy w sposób niezwykle symbolicznie obecni, ponieważ ze względu na pandemię i bezpieczeństwo mamy tylko wybrane osoby i mamy tylko wybrane reprezentacje. Ale mam taką nadzieję, że skoro będzie film z tego wydarzenia, to każda klasa pierwsza będzie mogła zobaczyć ślubowanie, wysłuchać pięknego koncertu i przeżyć te chwile, które łączą się z naszą ojczyzną i naszą mamą.